Cześć, witajcie. Dzisiaj w poradniczku 10 rad o tym, czego nie należy robić z zalanym telefonem. Czego nie należy robić. Zalaliście telefon, wpadacie w panikę i zaczynacie szukać w internecie różnych złotych porad. Niektóre z nich są po prostu, powiedzmy to wprost, głupie i szkodliwe. Dlatego postanowiłem wrócić do tematu zalanego telefonu i rozprawić się z tymi krążącymi w necie mitami, radami z wiecie skąd i po prostu powiedzieć wam, czego nie należy robić w żadnym wypadku. Najgorsze, co możecie zrobić, to próba uruchomienia zalanego telefonu. Oczywiście zakładam, że on nie był wodoszczelny, bo gdyby był wodoszczelny, no to luzik, ale nie jest. Próbujecie go włączyć, raz, drugi, trzeci, nie rusza. Dajcie mu święty spokój, on nie ruszy. Równie złym pomysłem jest próba ładowania go, czy też podłączania pod komputer celem odzyskania danych. Jeżeli zalany telefon nie ruszył, to już nic z nim nie róbcie, tylko od razu serwis. Kolejny zły pomysł to przedmuchiwanie obudowy sprężonym powietrzem. Jedyne co tym uzyskacie to, że wepchniecie wodę głębiej. Głębiej przez szczeliny głośników, do gniazdek i tak dalej. To też jest zły pomysł, tego również nie róbcie. W żadnym wypadku nie próbujcie też gwałtownie osuszać telefonu suszarką, a już nie daj Boże opalarką. To również mu tylko zaszkodzi, bo oprócz tego, że na pewno go nie wysuszycie, to jeszcze przyspieszycie procesy korozyjne wewnątrz, a do tego może wam się najzwyczajniej w świecie rozkleić obudowa. O tym, że baterie może też szlak trafić, już nawet nie wspominam. Tak samo nie kładźcie raczej telefonu w pełnym słońcu czy na odkręconym na maksa kaloryferze. To też wiele nie pomoże, jeżeli już to pozostawcie go w tak zwanej temperaturze pokojowej. To wystarczy, jeżeli w ogóle to ma pomóc. Wspomnę jeszcze o tym, tego też nie róbcie, żeby nie wkładać telefonu do piekarnika czy do mikrofalówki. Ja słyszałem o takich pomysłach. W mikrofalówce zrobicie bardzo efektowny boom, a i w piekarniku również mogą wyjść wam tylko i wyłącznie ciekawe efekty dźwiękowo-wizualne, ale na pewno nie osuszycie i nie przywrócicie waszego telefonu do życia w ten sposób. Kolejną rzeczą, której nie należy robić zamoczonym, zalanym telefonem, jest umieszczanie go w woreczku z ryżem. To jest jeden z najpopularniejszych mitów. Nie, moi drodzy. Ryż wam w żaden sposób nie osuszy telefonu, nie wyciągnie z niego w magiczny sposób wody. Nie, 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 jeszcze raz nie. Ryż może troszeczkę wyciągnąć wilgoć z niektórych zakamarków, jak gniazda, głośniki i tak dalej, ale równie dobrze namoczony ryż może wam je skutecznie pozaklejać, a na pewno nie wysuszy wnętrza telefonu, o ile tam wniknęła woda, ale skoro wasz telefon się nie włącza, nie działa, to na pewno woda jest w środku. Tak samo nie pomoże wam, moi drodzy, to jest kolejna rzecz, której nie należy robić, żwirek dla kotów. Żwirek dla kotów sprawdzi się świetnie, kiedy wam na przykład rozleje się olej w garażu, kiedy na przykład chcecie wysuszyć dywanik w samochodzie, ale na pewno nie pomoże na zalany smartfon. Zalanemu smartfonowi nie pomoże też w żadnym wypadku mrożenie go. To też jeden z popularnych pomysłów na zalany telefon. Należy go owinąć w papierowe ręczniki i wsadzić do zamrażalnika. Nie, moi drodzy. W ten sposób też tylko bardziej popsujecie telefon i pogłębicie uszkodzenia spowodowane cieczą, ale na pewno nie naprawicie go i nie osuszycie. Następna złota rada to po prostu nie próbujcie samemu rozbierać telefonu, szczególnie jeżeli nie do końca wiecie, jak to zrobić. W sumie i tak już gorzej nie będzie, bo gwarancja i tak w razie zalania telefonu bye-bye. Jak go rozbierzecie, to też gwarancja bye-bye, no ale rozbierając go również możecie go popsuć. Oczywiście, jeżeli potraficie to zrobić, jeżeli macie wanienkę ultradźwiękową do wypłukania bebechów telefonu, to możecie się pokusić o samodzielną naprawę. Ale na koniec jedna najprostsza, uniwersalna rada. Ludzie kochani, nie grzebcie, nie wkładajcie telefonów do worków z ryżem i tak dalej. Odszepcie z wody i biegiem do serwisu. Kurczę, serwisy też muszą z czegoś żyć, także dajcie tym chłopakom zarobić, a oni wiedzą, jak profesjonalnie uratować telefon i jeżeli tylko będzie taka możliwość, to pewnie wam go uratują i są spore szanse, że profesjonalnie, porządnie wyczyszczony telefon po zalaniu ruszy i będzie jeszcze długo działał. Bo pamiętajcie, moi kochani, o jednym. Nawet jeżeli po zalaniu wasz telefon działa, albo po krótkim osuszeniu gdzieś tam na parapecie również zacznie nagle działać, to nie znaczy, że on długo podziała, bo tam w środku korozja szaleje.
a jak szaleje korozja, to prędzej czy później telefon trachnie. Także idźcie, moi drodzy, do serwisu, odżałujcie te parę dziesiąt złotych i miejcie telefon naprawiony porządnie, a jak nie, to może chociaż będzie szansa na odzyskanie jakichś danych z niego, bo pamiętajcie, powtórzę, nie próbujcie zalanego telefonu podłączać do komputera, bo w skrajnym przypadku nie tylko nie uratujecie telefonu, ale jest szansa, że zepsujecie sobie komputer. A najlepiej, i czego oczywiście Wam wszystkim życzę, po prostu nie utopcie nigdy telefonu. No i to tyle moich złotych rad. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Dzięki za oglądanie. Cześć.